Siema, 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 co tam was słychać? Dzisiaj będzie pogadaneczka, prosiliście o to, żeby było więcej takich z moim komentarzem. Jest wiosna, także teraz nie jest tak lekko, żeby znaleźć trochę więcej wolnego czasu. Mam też tutaj takie coś jak ogródek i mam też żonę, także wiecie o co chodzi. Dodajcie sobie dwa, dodać dwa, wtedy macie cztery. Także ostatnio trochę mniej pogrywam, ale też nie ukrywam, że to wszystko nakłada się na to, że troszeczkę się zmęczyłem Lineage'em. Nie jest może jakaś tragedia, ale stwierdziłem, że to jest dobra teraz okazja, żeby troszeczkę zwolnić. Dlatego nie gram tak aktywnie jak wcześniej, że grałem od rana do wieczora. Pykam sobie wieczorem rutynki z moimi kolegami z klanu. Także tak to wygląda. Nie wrzucam, bo codziennie gramy praktycznie to samo, także to będzie nudne. Ja rozumiem, że znowu jestem na rimce, ale tutaj mi się najłatwiej gada, bo tutaj mogę się w miarę skupić. Nie ma tutaj nic takiego jakby, to by bardzo mnie rozpraszało, także mogę sobie coś tam normalnie poskładać. Także mówię, teraz będzie taka pogadaneczka. Normalnie robimy sobie lapki, później robimy twinsy, a później idziemy na HB. A na HB nieraz się zdarzy PvP, także jak tam się będzie PvP jakieś, to na pewno ja to wrzucę. Tylko mówię, ja gram na Discordzie z nimi, także nie zawsze podłączam po prostu sobie te OBS-y, to wszystko oświetlenie, bo ja tutaj muszę się trochę przygotować do tego, żeby nagrywać to, że tak powiem, ze sobą. Także mi się wydaje, że teraz tak gameplay też trochę będzie takich po prostu bez mojego komentarza. To jakby powinniście się do tego troszeczkę przyzwyczaić. No tak to będzie wyglądało, nie jestem w stanie cały czas tutaj jakby, żeby ten level zdobywać, bo zauważcie, że mam już 21% na 79%. Także ja nie leżę, że tak powiem, cały czas coś tutaj gram. Wita, pomimo tego mniejszego jakby mojego zaangażowania, Wita staram się cały czas zbijać, żeby nie było, że się marnuje. Teraz były te świąteczne, cały czas ten świąteczny event, tam tydzień temu dali Lizaka na 100% Wita. Później w piątek sami z siebie odnowili wszystkim Wita. Tutaj trochę przespałem, bo miałem 1/4 Wita niezbitą i uzupełnili mi sami, a spodziewałem się, że będzie Lizak. Także z tego względu troszeczkę dałem ciała, no ale no co zrobić, nie wiedziałem, że tak zrobię. Miał być Lizak. Miał być Lizak raz w tygodniu. Dali mi tutaj Wita. No dobrze i dobre i to, dobrze, że tam troszeczkę chociaż czegoś zbiłem. Mówię, jest wiosna, się zaczęła, muszę trochę popracować tutaj z rodzinką. Do tego przygotowuję się też do maratonu. Znaczy maraton jest dopiero oczywiście w październiku, ale że ja jestem takim, wiecie, grubaskiem troszeczkę i bez kondycji, no to muszę już zacząć teraz trenować. Półmaraton mam już w tyłku, jeden w zeszłym roku. Ale w tym roku w Poznaniu będę biegł w maratonie, także muszę się do niego przygotować. No i to wszystko zabiera czas, zabiera czas. Dzieci, szkoła, wszystko, wiecie jak to jest. Mam pracę na pełen etat, także ja Lineage'a i YouTube'a traktuję hobbystycznie. Także zdarzają mi się takie etapy, że mogę więcej pograć, to wtedy tych filmików 2-3 razy w tygodniu jest, albo jak się zdarzy. Ale to wielokrotnie mówię w moich filmikach, że te filmy, jeśli będę miał materiał, będę wrócał częściej. Ale sami rozumiecie, że jakby no do tej godziny 16 to ja jestem w pracy. Zanim wrócę, córeczki, wiecie, tańce jakieś zajęcia pozalekcyjne. No to wszystko tutaj z żoną musimy się to dopasować, żona też pracuje na cały etat, także wiecie jak to jest, to nie jest tak chłop-siup. Ciężko nieraz w ogóle znaleźć czas na grę, a co dopiero jeszcze, żeby tutaj coś pięknego i konstruktywnego nagrać. Powiem wam tak, szykuję się do... po tym filmiku z Pagan dostałem dużo feedbacku. To poprawić, co zmienić, żeby zoptymalizować to, i na pewno wrzucę niedługo z Pagan kolejny filmik, gdzie te wasze wszystkie sugestie i wskazówki postaram się wykorzystać. I szczerze mówiąc, ma to sens. Powinno to wyglądać dużo lepiej. Rift oczywiście też będzie, piszecie o Rifcie, ale Rift też będzie. Tylko mówię, to wszystko po kolei się, nie rozerwie się. No i teraz mówię, ma taki delikatny kryzysik, taki delikatny, muszę trochę zwolnić, bo nie chcę się całkowicie spalić, żeby całkowicie porzucić tego, wiecie, tą piękną gierkę zwaną Lineage'em 2. Nie chcę tego i na pewno tak nie będzie, ale muszę zwolnić. Także na razie minimum jeden film w tygodniu postaram się wrzucać.
jeśli nie znajdę czasu, żeby rzucić czegoś konkretnego ze sobą, jakby tak jak teraz, cancel, to będę po prostu ten, to będę, o kurde, pop mi się skończył, nie zauważyłem. To będę po prostu wrzucał gameplaye, bo OBS-a mam odpalonego cały czas, ale mam wyłączony aparat, mam wyłączony mikrofon. Tyk. Także gameplaye nagrywam, jak jakieś fajne PvP wpadnie coś, to na pewno to nagram. A mówię, na hubę chodzimy, a tam jest prawdopodobieństwo PvP jest bardzo wysokie. Także tak to wygląda u mnie teraz, aktualnie. Stwierdziłem, że nagram taki luźny filmik, bo w komentarzach dużo piszecie, a to samo pisać paru osobom, to wolę filmik jednak nagrać. No i mówię, i zwróćcie uwagę, że to jest 79 level i tutaj nic spektakularnego się nie wydarzy. Tutaj po prostu wiecie, lineage'owcy, jak to jest. To są godziny spędzone na spotach, tak? To nie ma, że ciągle coś ciekawego się robi. My praktycznie codziennie robimy to samo. Dwie rutyny. Jeśli tam te sody, nie sody są tam otwarte, czyli że te twinsy jakby działają, czyli można do nich wejść, to wtedy to się robi, robimy lapkę i później lecimy na expa. A exp jest praktycznie ten sam, jestem teraz, najczęściej gram w party łuczników, łucznicy najlepiej czują się na HB i tam też sobie expimy. Także wiecie, 5 godzin na spocie na przykład jak się siedzi, to... Ciężko, żeby tam coś ciekawego z tego wyciągnąć i żebym ja cały czas coś do was gadał przez 5 godzin, tak jak teraz. Także musicie być wyrozumieli, zrozumieć to, że no niestety liniż taką ma charakterystykę. Taką ma charakterystykę, że no tutaj jest farma. Farma forever. Jak to wygląda? Dobra, herby widzę ładnie letą. Nie skupiam się w ogóle na tych herbach, na tej manie. Nie oszczędzam jej. Mam nadzieję, że wszystkie tutaj buffy, wszystko to mogłem, podpalałem. Rimki nie robię jakby zbyt często, mówię, teraz ograniczam grę, tylko staram się to dooptymalizować, czyli wbijam się, przez godzinę robimy twinsy razem z labą i później godzinę, dwie godziny, jak się uda, jest spot, jestem na HB. Także więcej nie gram, mówię, muszę troszeczkę tylko odpocząć. Za duże tempo sobie narzuciłem, bo grałem już później w pewnym momencie na kilku postaciach. Starałem się 3 filmy w tygodniu rzucać, ale przy obecnym konfiguracji mojego życia prywatnego, no niestety to jest bardzo wyczerpujące. Bardzo wyczerpujące i na dłuższą metę mogłoby się to dla mnie źle skończyć. W takim sensie, że no, bym musiał zrezygnować z gry, a tego nie chcę, bo lubię grać Lineage'a. Lubię. Także ciśniemy. No i teraz tak, tutaj spalę sobie trochę banieczkę, na razie expa zdobyłem, spalę sobie trochę tego Vita. I mówię, wieczorkiem się zaloguję, dopalę resztę. Mówię, ten pagan robiłem na zerowym Vicie i żeby to dla was nagrać, też muszę go spalić, ale ostatnio, kurde, ten Vit mi się trzyma, bo cały czas mi go uzupełniają, powiedzmy, na tym evencie. Tych itemowych itemków, eventowych itemków, sorki, mam 1231, wiem, że koledzy tutaj 2000 dziennie robią. To wtedy oni tam zarabiają, bo tam lecą różne rzeczy, lecą GC chyba, stony lecą jakieś, enchanty chyba, eski lecą. Nie jestem pewny, bo ja jeszcze, szczerze mówiąc, dostaję się takie woreczki, ja jeszcze tego nie otwierałem, nie robiłem z tym nic. Do końca tego tygodnia można dropić te eventowe itemki, a później będzie można przez jakiś czas jeszcze NPC-ki zostaną eventowe i będzie można je wymieniać. Ja sobie na wtedy zostawię. Bo ja tam dużo nie nazbieram, mówię, tym bardziej, że teraz ostatnio nie gram za dużo. W porównaniu do tego, co grałem wcześniej oczywiście, nie? Trochę staram się rozerwać jakimiś takimi gierkami, wiecie, typu Horizon, typu coś, żeby to miało sens. Żeby, wiesz, jak czas znajdę, to sobie włączę, zrobię sobie dwie misje. I do spania, nie? Tak to jest. Pamiętam, że przed quitem moim dwa lata temu, to też tak było, że przez pół roku się strasznie męczyłem, że już się logowałem, tylko bo musiałem się logować, bo była olimpiada, bo było to, bo były, wtedy jeszcze byliśmy w tych czarnych łebkach, to tam były te tarasy i bajumy i to było obowiązkowe, a że byłem w CPK-u takim dosyć prężnym, no to nie można było kolegów zawieść, no ale to spowodowało tym, że skończyłem grę. Mam nadzieję, że tutaj tak nie będzie.
Będziemy pykać. No, na tiaty chodzę jeszcze, o, zapomniałem powiedzieć, jak są jakieś tam, powiedzmy, w dobrych godzinach. W sensie, w dobrych dniach, bo na przykład w czwartki mam halę, w piłeczkę gram. I jak w czwartek jest tiat wieczorem, a ja przychodzę o 8:30 do domu dopiero po takim dwugodzinnym graniu, no to już niestety nie siadam do tiata. Nie siadam do tiata, niestety. Jestem spompowany. Teraz jest tydzień CG i TW, ale niestety mnie nie będzie, bo mam weekend zaplanowany. Cały wyjazdowy. W piątek już mnie nie ma. Także od czwartku wieczór już pewnie nie będę grał w Lineage'a, także widzicie, no już mi odpada cały weekend, już nie ma grania, już nie ma kręcenia filmików. I teraz jak będę tak kiepło, to będzie to się zdarzało coraz częściej. Wiecie, grille, ale to każdy chyba rozumie, nie? Wszyscy macie chyba jakieś tam rzeczy, nie? Mówię, to jest dla mnie tak hobbystycznie dodatkowe zajęcie. Cieszę się, że wielu osobom pomogłem. Nie macie pojęcia, ile razy do mnie piszecie, że dzięki mnie wróciliście do Lineage'a. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że za jakiś czas nie będziecie mnie przeklinali za to, ale na razie mam sam pozytywny feedback mam od was. Także jestem bardzo zadowolony. Na komentarze wszystkie staram się też odpisywać. Tak to u mnie wygląda. Taki jest teraz status. Status Szczuriego, który sobie jest rechargerem. No, ma na gainie zajebisty. Teraz naprawdę mogę spoko tą manę przywracać tym już wysoko levelowcom. Do tego zmieniłem sobie recharge'a miałem na power plus 6, teraz zmieniłem na cost. Podobno tak powinno być prawidłnie. Inne zmiany jeszcze powiem właśnie do tego do Pagan, jak pójdziemy, to tam też coś pozmieniają w skillach, zobaczycie. Ja oczywiście mam strasznie duże braki w killowaniu, bo pasywek w ogóle jeszcze nie podnosiłem, a też to by wypadało zrobić. Jak to wam zaraz pokażę. O, i znowu powa nie używam, kurka wodna, czekajcie. I się wypaliłem z tej many teraz. Weźmy tego potiona jednego. I weźmy jeszcze, może inwo sobie spalę. No, a w tym... A, teraz wam nie pokażę. Chociaż może pasywki, o. Enchant skilli. No i zobaczcie, takie rzeczy można jeszcze enchantować. Teraz nie kliknę, bo jestem na inwo. A ja tego w ogóle nie robiłem. Gdzie mam bardzo duże zaległości z enchantem skilli. Nie? Jak zacznę to wszystko robić tutaj, ale do tego potrzebna jest kasa i potrzebne jest trochę SP i expa, nie? 80 jest dla mnie teraz kluczowa, żeby tu nie spróbować w dynastii się wbić. I oczywiście nowe bronie będzie można już atakować, nie? Bo cały czas chodzę z tą AM-ką na wodę. Z tą AM-ką na wodę chodzę. I spoko. Tego na razie nie będę zmieniał. Mówię, na koniu... Bym musiał na koniu jeszcze dokończyć tego questa na tego... Na Ketrze. Na piąty level wbić go. A to na Ketrę przestałem chodzić, bo wiadomo. Na koniku nie jestem, na Ketrę nie chodzę. Trochę z Polonezem tam wtedy biegałem, tam ten filmik co widzieliście wcześniej. Ale no teraz już nie biegam. Teraz i te HB i ostatnio fog mi się zdarzył. To też będzie filmik wrzucony, ale to będzie gameplay. Bo to też był taki spontaniczny exit dosyć. To będzie wrzucone wszystko. Tutaj powoli te punkty się zbiera. Podobno na następnej kronice wymienianie tych rim punktów będzie bardziej opłacalne niż teraz, dlatego ja to zbieram po prostu. Staram się to robić. Teraz aktualnie nie, ale wcześniej robiłem codziennie rimkę, labę, twinsy. Rimka, laba, twinsy. I to jak miałem mało czasu, to te trzy rzeczy były robione zawsze. Już wtedy nie szedłem na expa, tylko robiłem te trzy rzeczy i wyłączałem Lineage'a, nie? Ja bym musiał trochę po rynku tym kowalem tam posprzedawać coś. Mam tą kurę na 66 levelu, to też trochę jest warte, bo robiłem ją, chciałem, ale później stwierdziłem, że jednak zainwestuję od razu w 70 kurę. Już level jednej ten kurze wbiłem,
i ona fajnie mi tu przywraca, już też jest to zoptymalizowane. Mam też nagrany gameplayowy, tak? Czyli bez mojego komentarza filmik z PI, aktualnie jak się gra na PI. Tam byłem wcześniej w takim randomowym party i to nie było takie proper party, a teraz było takie już, wiadomo, trochę randomów było, ale tu już było trzech magów. Nawet była sytuacja chyba, że konik trainy zbierał. Tak było zrobione. Tylko nie wiem, czy akurat to nagrałem, ale była taka sytuacja, że konik zbierał trainy. Konik i SWS, bo BD był na tyle... nie miał GW, nie miał na czym biegać. O, BD. On dopiero go exclu, bo mówi, że świeżym graczem jest na naszym serwerze i nie zdążył tego Great Wolfa, w sumie Fenrira, bo chyba jeździć można na Fenrirze dopiero, nie? Czyli na tym 70 levelu. O, enchanting wpadł, jak ładnie, bonus. Dobra. Cyk, cyk. W sumie zastanawiałem się, czy nie zrobić takiej pogadanki na jakiejś innej postaci, typu, nie wiem, ten mój Summoner, Nezuko czy coś, ale stwierdziłem, że nie napoczynam tych postaci. Mam teraz mocne postanowienie, że gram tylko na tym EEK-u i muszę dobić 80 do zmiany kroniki. Minimum 80. Taki mam cel. To jest mój cel nadrzędny. I przy okazji, powiedzmy, zbierać tą kasiorę czy coś na armor, na secik, bo to jest dla mnie ważne. Jak już będę miał dynastii, to już będę bardzo zadowolony. Broń to już będzie tam przy okazji. Może z Tiata mi się sięgnie, tylko trzeba chodzić do tego Tiata i level mieć. No bo bez levelu, no to orwinę tu, ale tego nie przeskoczymy. Nie masz levelu, nie masz sprzętu, nie? Proste. I klarowne, jak dla mnie. Nie kwalifikujesz się, no to nie ma. Dobra. Także jakoś idzie ten level na tym 79, w sumie z 78 do 79 wydawało mi się tu długo. I na koniu wydawało mi się długo, tam jest też chyba 50-60% mam na koniu. Ale no to nawet idzie, no, przecież niedawno całkiem miałem jeszcze 78, patrzyłem moje filmiki wstecz. Ale cały czas na się... o kurde, ale odwaliłem maniami, tej patrzcie, nie mam many. To jest teraz problem mały. Dobra. Dobrze, że akurat odnowił się mana potionek. Ale się wyprzytykałem tej. Teraz słabo herby zaczęły lecieć. Kurde blaszka, i co teraz? Muszę wezwać kuraka. Ale lipa. Dobra, wezwę go. Ale. Wezwę kuraka. Połowa sobie dam. Już jest ostatnie minuty są. Widzę, że 18 minut nagrywamy, także jeszcze ze 3 minuty. Kurak niech tutaj sobie działa. Tak. Kurakowi damy to. I też damy to. Dobra, on nic więcej nie potrzebuje. To. I jedziemy. I teraz kurak niech robi swoje. No, już zaczyna pracować. Okej. No i mówię. Tak podsumowując dzisiejszy występ i moją pogadankę. Filmów będzie mniej. Z tego względu, że odpoczywam troszeczkę i nic się nie dzieje ciekawego. Mówię, gram tylko na tym, to co mówiłem wcześniej. O, wpadł herbik, no trochę jestem uratowany. O, tu to się wydarzyło. W plecach mi jeszcze zszedł, no super. No dobra, się nie będę przegowywał. Także tak u mnie to wygląda teraz. Taki mam status na dzień dzisiejszy. Trochę sobie zwolnię tempo. Jeśli chodzi o Lineage'a. Ale mówię, raz w tygodniu to tam na pewno coś się pojawi. Jak będzie jakiś dodatkowe coś fajnego, no to też oczywiście wrzucę, nie? Jak zwykle. Oczywiście za każde wsparcie jestem wdzięczny. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja. Można mi postawić mi kawę, można wesprzeć kanał. Jest dużo możliwości, żeby mnie jeszcze bardziej motywować do nagrywania, grania. Za wszystkie takie aktywności jestem bardzo wdzięczny. Za pomysły oczywiście na filmiki również. Dobra. O,
Koniec. Dobra, ile tam expa? 3 miliony expa. Na wicie, ile tam? 200%, no to to nie ma szału. Nie ma szału. Pójdę z tym, z Tyrantem do IT albo do Fogu, to na buffa są, nie wiem, z 10 może, coś takiego. Także to bez porównania w ogóle, takie solowanie moje. Ale mówię, jeszcze rifta trzeba sprawdzić, czy na rifcie na przykład z piąteczkę bym wyciągnął. I ja mówię o zerowym wicie, nie? Nie mówię o 200% wita na przykład, nie? No, dobra, odczarujmy się. Odczarujmy. To C. No, tutaj więcej nie wyciągnę na tym. Raz czy dwa razy mi się B zdarzyło. Skrzyneczka, otwieramy. Gówniane szoty, SS ten. To jest najważniejsze dla mnie, że to tego farmię jak 150. I to jest też zaleta tej rimki. Nie muszę tego robić, tylko po prostu mam. A to mi się później przydaje, bo piję to jak szalony. Jak jestem na jakimś XP PI czy coś, no to muszę mieć tego z 50 i zawsze wszystko zejdzie. Także dobra, teraz będziemy kończyć. Trzymajcie się. Hej!